Problemy Chorwatów w strefie euro. Nowe kredyty od rządu PiS. A na koniec może nie być ropy w Europie. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zachęcam wszystkich do subskrypcji tego kanału, jeśli oglądacie nas na YouTubie, lub do obserwowania naszej strony na Facebooku, jeśli wolicie Facebooka, z tego względu, że codziennie wypuszczamy po dwa filmy o 6.30 i 18.00 i możecie nas obserwować zarówno i tu, żeby nie przegapić najświeższych newsów z kraju i ze świata. A już lecę z pierwszym tematem. Za kilo. Ja oczywiście nie umiem takiego worka otworzyć, już nakleiłem ceny, zważyłem. Od 1 stycznia Chorwacja stała się 20. państwem Unii Europejskiej posługującym się wspólną walutą. Zmiana odbiła się na cenach, choć ich wzrost nie wynika jedynie z porzucenia kuny według chorwackiego urzędu statystycznego w 2022 roku, a więc w ostatnim roku funkcjonowania w starym systemie walutowym, inflacja wyniosła 10,8%. Po 1 stycznia wzrost cen przyspieszył. To, co dzieje się obecnie z cenami w Chorwacji, jest wypadkową dwóch zmiennych. Mówi Jan Muś, analityk z Instytutu Europy Środkowej, z jednej strony globalnej inflacji, z drugiej zaś przyjęcia wspólnej waluty. Ceny wielu towarów zaokrąglono w górę, co przyspieszyło wzrosty. To tak zwany efekt cappuccino, a zatem nieuzasadnione podwyżki cen, widoczne na przykładzie chleba, który w mgnieniu oka podrożał o 30% w wywiadzie dla France 24 premier Andrzej Plenkewicz mówił, że to kryzys energetyczny powoduje presję inflacyjną, co zakłóciło proces porzucania kuny na rzecz euro. Z kolei prezes chorwackiego Banku Narodowego Boris Vujčić powiedział BBC, że przyjęcie wspólnej waluty wręcz uchroniło kraj przed jeszcze bardziej dotkliwymi wzrostami cen. Vujčić był obok premiera Plenkowicza najzagorzalszym zwolennikiem wejścia do strefy euro. W końcu rozumiemy te ceny, nie trzeba tak przeliczać. No i wybieram, który smak byśmy chcieli ugotować. No i jakby na te Chorwacje nie patrzeć i na to, jak weszli do strefy euro, no to warto zwrócić uwagę na to, że w grudniu chociażby w Chorwacji była i tak, mimo tego, że wzrosty cen były wysokie, to i tak mieli niższą inflację niż w Polsce. W tamtym okresie ta inflacja wynosiła u nich 13,1 z poprzedniego miesiąca z 13,5, czyli też mieli tendencję spadkową i utrzymali się na niższej stopie inflacyjnej niż Polska. Tymczasem u nas było to około 17%, czyli o kilka punktów procentowych więcej, a w styczniu też jest znacznie zauważalny wzrost cen bazowych. Wzrost wszystkich cen, jak widzicie w ogóle w sklepach, na pewno zwróciliście uwagę na to, idąc chociażby czy to do Biedronki, czy na stację paliw. Nie mówię o paliwie, bo tam sztucznie zawyżane paliwo było już wcześniej, ale mówię o tym, jak pójdziecie sobie do sklepu na stacji paliw i spróbujecie coś kupić, czy to w restauracjach. Nawet taki McDonald's podniósł ceny i to naprawdę drastycznie. Ostatnio byliśmy w kinie z dzieciakami, no i przed kinem poszliśmy sobie do Maca, bo oni bardzo chcieli McDonalda, nie? No i tam zwykle jak zamawiałem bez tych kuponów zniżkowych zestaw z Mac Royalem, taki ten mały zestaw, to nie przekraczało to 20 zł. Teraz nagle po nowym roku prawie 30, 28 zł za mały zestaw. Masakra. To już są naprawdę wysokie kwoty. Co więcej, jak pójdziecie do jakiejś normalnej restauracji, innej niż sieć fast foodowa, bo mogłoby się wydawać, że okej, no bo to tam fast foody sobie podnoszą ceny, to są jakieś międzynarodowe megakorporacje i po prostu zauważyły szansę w tej inflacji, no to sobie podbijają te ceny. No to nie, byłem na Chmielnej, może nie będę zdradzał nazwy tam lokalu, bo nie chcę robić jakiejś negatywnej reklamy, generalnie w większości lokali są straszne wzrosty cen. Piwo kraftowe tam sprzedają. To nie zdradzam niczego, bo generalnie na Chmielnej jest bardzo wiele lokali takich, które piwo kraftowe sprzedają. No to tam najdroższe piwo jeszcze w zeszłym roku, 30 grudnia, było za 18 zł. Duże. Duże, najdroższe kraftowe piwo, nie? Teraz 26. Ceny z kosmosu. Już nie mówiąc o takich rzeczach jak jakiś makaron alio olio, alio e olio, czyli makaron z oliwą i czosnkiem kosztuje około 38-40 zł. W Polsce też naprawdę nie jest kolorowo i to wszystko zaczęło się od stycznia, mimo tego, że w żadną strefę euro nie wchodziliśmy.
I teraz zwróćcie sobie uwagę, jak radzi sobie taka Grecja. Bo w Grecji też weszło euro, kraj wręcz zbankrutował. Po tym wszystkim Europa się odwróciła od nich niby plecami, ale teraz mimo wszystko radzą sobie nie najgorzej. I ta inflacja spadła im do takich wskaźników, o których w Polsce moglibyśmy tylko pomarzyć. Jak mieli najwyższy wskaźnik inflacyjny 12,1%, tak na koniec zeszłego roku było to 7,2%, bo inflacja w strefie euro generalnie należy do niższych niż w Polsce, niż na złotówce. Więc finalnie, jeżeli oni faktycznie dobrze będą zarządzali tym teraz obecnym kryzysem gospodarczym, może im to wyjść na korzyść. Oczywiście wejście do strefy euro, zmiana waluty wiąże się z ogromnym ryzykiem i ogromnymi kosztami na początek. I czy wchodzenie w euro w dobie tak potężnego kryzysu gospodarczego, jaki mamy teraz, jest dobrym rozwiązaniem? No nie. I to chyba wprost można powiedzieć, że nie. Że ciężko będzie to opanować. Ale zakładali to już dużo wcześniej. To były długofalowe plany i nie spodziewali się tego, co tutaj się stanie. Mogli oczywiście odroczyć to, oddalić w czasie i poczekać na to, aż gospodarka zachodnia się ustabilizuje. Mimo wszystko mogą wprowadzić dobre zarządzanie tym wszystkim i finalnie nie będą mieli takiego Adama Glapińskiego jak u nas, który obiecuje Polakom co innego, okazuje się zupełnie co innego. No i faktycznie wiele problemów mamy tylko przez decyzję naszego Narodowego Banku Polskiego. W strefie euro już nie jest tak łatwo, że o, dobra, to dodrukujemy, rozdamy Polakom i koniec. Nie. Dlatego jest to oczywiście oddanie pewnej sfery suwerenności, ale z drugiej strony unikamy debili na kluczowych stanowiskach. Następny temat. Technologii Waldemar Buda na konferencji prasowej ogłosił planowany start programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jarosław Kaczyński otwartym tekstem mówi, że polityka mieszkaniowa PiS to porażka. Najpierw klapą okazało się Mieszkanie Plus, potem Falstart zaliczył program Mieszkanie bez wkładu własnego. Teraz rząd szykuje kolejne podejście i kredyt na 2%. Do 3 razy sztuka? Zdaniem ekspertów, niekoniecznie, choć założenia są obiecujące, nie powiem, że to jest łyżka dziegciu, ale na pewno rzecz gorzka. Tak o efektach rządowej polityki mieszkaniowej mówił podczas zeszłorocznej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński. Wśród tony komplementów dla rządu Mateusza Morawieckiego znalazła się bowiem też krytyka jednego z obszarów jego działania. Lider Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że rząd PiS co prawda pobił rekord, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, ale wciąż jest wiele do zrobienia. 235 tysięcy mieszkań w 2021 roku to jest najlepszy wynik od 1979 roku, powiedział Kaczyński, zastrzegając, że pod koniec ery Edwarda Gierka mieszkań co prawda było więcej, bo około 300 tysięcy, ale były to inne mieszkania, z inną klasą i inną powierzchnią. Przyznał jednak zarazem, że w kwestii budowy mieszkań nie wszystko wyszło. Zdaniem Kaczyńskiego Polska powinna być umiarkowanie zadowolona, gdyby budowało się przynajmniej 1,5 raza więcej, czyli około 350 tysięcy, a bardzo zadowolona, gdyby ich oddawano 2 razy więcej. Bo jeżeli spojrzeć na historię krajów, które były wtedy dużo biedniejsze niż dzisiejsza Polska, bo to jeszcze chodzi o lata 60. i takie państwa jak Hiszpania czy Grecja, to musielibyśmy uznać, że dopiero te 470 tysięcy pozwoliłoby nam wyrównać te bliskie sobie wtedy greckie i hiszpańskie wyniki, stwierdził prezes PiS. Jest to program skierowany do osób samotnych, jak i do małżeństw. Jeśli te kredyty dwuprocentowe w momencie, kiedy mamy tak ogromną inflację, faktycznie będą łatwo dostępne dla rodzin bez jakiegoś mieszkania, no to może być to nie lada gratka, tylko że to też podbije ostatecznie ceny mieszkań i to znacznie, ponieważ bez sensu jest lokowanie pieniędzy w banku na jakiejkolwiek lokacie. Przy inflacji 20% gwarantuję wam, że za styczeń będzie inflacja 20% przynajmniej. Chyba że jakoś uda im się w sprytny sposób zatuszować to, co się dzieje obecnie, ale jestem niemalże przekonany, że przebijemy tę psychologiczną granicę 20% i to wcale nie jest powód do zadowolenia. No to wtedy bez sensu jest, kompletnie bez sensu trzymać te pieniądze na koncie czy na lokacie, kiedy
lokując to w mieszkanie, które automatycznie będzie zyskiwało na wartości, mamy kredyt na poziomie tylko 2%. Nie znamy oczywiście szczegółów tej całej koncepcji. Jak na razie większość koncepcji rządu była nietrafiona i ze wszystkiego musieli się później wycofywać, ale kto wie, może to będzie w jakikolwiek sposób sensowne dla Polaków, którzy się na to zdecydują i realnie będą mogli pomnażać swój majątek. Znaczy może nie pomnażać, lokować w czymś, co jest jakby nie było dużo bardziej bezpieczne. Pytanie tylko, czy faktycznie... Czy nie będzie przypadkiem tak, że progi dochodowe stworzą taką nieprzekraczalną granicę, przez którą Polacy znowu zaczną kombinować, bo wiecie, 500 plus ma ten plus, że faktycznie tam żadnych progów nie ma, więc bardzo łatwo jest tutaj o to, żeby zlikwidować jakiekolwiek nadużycia, ponieważ nie może być nadużyć, kiedy to każdy dostaje. Oczywiście zdarzają się jakieś tam wybrane przypadki, jakieś skrajnie patologiczne, ale co do zasady nie ma po co tam oszukiwać, bo i tak to 500 plus dostaniecie. Tutaj w tym przypadku albo skupi to tylko osoby najmniej zarabiające w określonych blokach, co często przecież powodowało odwrotne skutki od zamierzonych, jak chociażby bardzo duża część mieszkań w TBS-ach tak zwanych, gdzie no w wielu miastach jest problem. Są miasta, gdzie jest faktycznie ok, ale są miasta, gdzie tam jest bardzo niebezpiecznie. Czy w drugą stronę zachęci właśnie Polaków do jeszcze większego kredytactwa, bo zawsze progi dochodowe są czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym i jeśli to jest zarządzane w nieodpowiedni sposób, no to niestety ma bardzo negatywne też konsekwencje. Napiszcie, co wy myślicie o tym planie mieszkaniowym. Czy będziecie się starać o takie mieszkanie, czy też wolicie to olać, bo nie ufacie rządowi, albo macie jakieś inne pomysły i powody. Czekam na jakąś fajną dyskusję, a my lecimy dalej. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российском топливно-энергетическом секторе остается достаточно стабильной. Rosyjski rząd ma wkrótce przyjąć rezolucję, która zakaże krajowym firmom umieszczania w umowach eksportowych odniesień do narzuconych przez Zachód pułapów cen ropy naftowej, napisała gazeta Kommersant. Należy zauważyć, że eksporterzy będą zobowiązani do wysyłania umów do weryfikacji do Federalnej Służby Celnej, która będzie mogła zakazać transportu surowców w przypadku naruszeń. Jednocześnie przedsiębiorstwa zostaną poinstruowane, aby niezależnie monitorowały, czy ich kontrahenci również nie stosują ceny krańcowej przy odsprzedaży ropy. Ponadto gazeta napisała, że Ministerstwo Energii planuje rozpocząć śledzenie ceny eksportowej rosyjskich surowców od 1 kwietnia. 27 grudnia prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, zgodnie z którym od 1 lutego 2023 roku wejdzie w życie zakaz dostaw rosyjskiej ropy do krajów stosujących ceny maksymalne. Państwa G7, Unia Europejska i Australia wprowadziły od 5 grudnia maksymalną cenę rosyjskiej ropy dostarczanej drogą morską na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Что на полмиллиона баррелей выше уровня мая. Добыча газа за период с января по май. No i proszę bardzo, my z jednej strony próbujemy ich siekierą, a oni nas dobijają młotkiem, a nasza siekierka wbija się w ich tarczę. Jeśli faktycznie nam tego nie sprzedadzą po cenach maksymalnych europejskich, to co zrobi wówczas Europa? Zostaniemy bez ropy, bez strategicznych surowców, czy będziemy kupować znacznie drożej z innych krajów tylko dlatego, że założyliśmy jakieś wyższe wskaźniki cenowe? Czy może mimo wszystko ceny rynkowe spadną do tych poziomów, że nie będziemy zmuszeni do płacenia więcej, no bo ceny nawet rosyjskiej ropy będą niższe? Jak widać, Władimir Putin nie ma zamiaru się tutaj poddawać, no i nawet jest w stanie postawić wszystko na to, żeby jednak przenegocjować Zachód. Kto tutaj będzie silniejszy? Czy Zachód się ugnie? Czy Rosja się ugnie? Ktoś będzie musiał, jeżeli ceny rynkowe przekroczą właśnie ten górny pułap, który podała Unia Europejska, który i tak jest dość wysoki i Polska wnosiła o chyba 2 razy niższy. Finalnie weszło to w jakiś tam taki konsensus, ale i tak jest bardzo duże zagrożenie. Tym bardziej teraz, w dodatku, kiedy
kraje zachodnie są bardzo podzielone, nawet wewnątrz Unii Europejskiej. Jedni chcą handlować z Rosją, a inni namawiają wszystkich, żeby zlikwidować jakąkolwiek współpracę gospodarczą z tym krajem. Rosja taka rozbita nie jest. To jest po prostu jeden kraj, który jest rządzony w bardzo autorytarny sposób przez jednego prezydenta nazywanego na Zachodzie dyktatorem. I on może sobie zadecydować, ok, robimy tak, jak widać, nikt nie ma nawet głosu sprzeciwu. To ten news był z rosyjskiej gazety oczywiście. I nie był pisany tak jak nasz news, ten poprzedni, on był z Business Insidera, w sposób skrajnie atakujący rząd Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie, tam zawsze jak się wypowiadają o czymś, to w sposób bardzo neutralny i stonowany. Jest taka decyzja, koniec, z tym nie będziemy dyskutować. Dają oczywiście jedynie pole do komentarzy dla użytkowników. No cóż, ciekawe czasy nas czekają, a my na pewno będziemy dla was to komentować. Dzięki serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, no i hej.